Kraków jest Sol Marina Gdańsk. Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek Żeglarskich Czwartków nagrywam w Warszawie, a dokładnie w samym centrum. Jestem na Placu Trzech Krzyży w butiku firmy Omega, szwajcarskiego producenta pięknych zegarków, których jestem wielkim fanem i też przyjacielem marki. Od lat spotykamy się nie tylko przy żeglarstwie, bo Omega wspiera Puchar Ameryki chociażby, ale także i na Igrzyskach Olimpijskich. I właśnie do tego chciałbym nawiązać, ponieważ to świetna okazja, żeby opowiedzieć o związku marki z Igrzyskami Olimpijskimi, które właśnie się odbywają w Pekinie, w Chinach. Nasi sportowcy w sportach zimowych rywalizują tam, zdobywają medale. A tutaj proszę, mogę Wam więcej opowiedzieć o tym, jak to marka Omega pomaga nie tylko sędziom, ale także i sportowcom. Zacznę w ogóle od pokazania Wam tego pięknego eksponatu. To jest oryginalny pistolet startowy z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w Korei. To był rok, który 2018. I ten eksponat, można powiedzieć, dzisiaj możecie zobaczyć w oryginale na własne oczy w Muzeum Turystyki i Sportu w Warszawie. Ale dzisiaj tutaj właśnie został nam wypożyczony, bo chciałem go Wam zaprezentować. Sędzia, który naciska ten spust, proszę się nie obawiać, nie bójcie się, nie będzie strzelał, ale to właśnie tutaj jest taki, później taki na tym stadionie albo, nie wiem, torze łyżwiarskim, taki głuchy huk. Wtedy oczywiście zawodnicy startują, no ale wtedy także uruchamia się cała masa sensorów, które na Igrzyska dostarcza Omega. Omega w ogóle na Igrzyskach Olimpijskich ma teraz w Pekinie, i tak samo było w Tokio, 300 specjalistów, swoich pracowników, którzy są dedykowani właśnie do obsługi Igrzysk Olimpijskich, nie tylko mierząc czas, ale właśnie dostarczając wiele innych danych. I także mierzą to statystyki i czy ktoś nie popełnił fal startu, czy ktoś nie wypadł z trasy. Także trajektorię ostatnio lotu naszych skoczków, nie tylko naszych, ale w ogóle wszystkich skoczków. Więc no, jest tam co niemiara i ludzi, i sprzętu, a tego sprzętu jest ponad 200 ton, słuchajcie, który jest transportowany na Igrzyska Olimpijskie przez Omega do obsługi tego sportu. Tych igrzysk, tych zawodów. Proszę bardzo, kolejny piękny eksponat, także wykonany w Szwajcarii. To jest oryginalny dzwon, w którym wybija się ostatnie okrążenie w tych sportach, gdzie, no, chciałem powiedzieć, pływają w kółko, ale wiecie, o co mi chodzi. Jeżdżą na łyżwach na kółko. I proszę, tutaj piękny także ten pamiątkowy grawera z logotypem Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu 2018 rok. Ten oryginał mam dzisiaj w ręku i on właśnie, że tak powiem, był zaangażowany i wykorzystany na igrzyskach tamtych zimowych. To, co Omega robi też fajnie, to jest to, że na różne edycje igrzysk, przepraszam bardzo, muszę właśnie założyć teraz rękawiczkę, zostałem w nią wyposażony. Nie musiałbym jej zakładać, ale pomyślałem, wow, jaka ładna, elegancka, więc ją wykorzystam. Proszę bardzo, to są zegarki, zaprezentuję Wam dzisiaj trzy. To są specjalne edycje. Ten zegarek Aquaterra, edycja specjalna, została wypuszczona na właśnie z okazji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, czyli tych właśnie, które się odbywają. Piękny, elegancki, ale to, co jest w nim wyjątkowego, to jest to, że jego tarcza mieni się jak zmrożony śnieg. Nie wiem, czy dobrze będzie to tutaj widać, czy nie, ale możecie to na własne oczy zobaczyć, przychodząc tutaj do butiku w Warszawie. To jest jeden zegarek. Drugi to jest edycja limitowana, 2032 takie zegarki w każdym kolorze, bo to akurat ta czerwień, którą tutaj widzicie, nawiązuje do czerwieni z kółek olimpijskich. Ten zegarek, no przede wszystkim opakowanie jest wyjątkowe, bo tutaj są wygrawerowane, wybite tak naprawdę nazwy miast, w których odbyły się Igrzyska Olimpijskie 2032, ponieważ do tego roku Omega będzie wspierać MKOL
w pomiarze czasu, we wszystkich innych działaniach związanych właśnie z tą technologią. I to będzie także rok, w którym minie 100 lat od chwili, kiedy Omega związane jest z Igrzyskami Olimpijskimi. Wow, robi wrażenie, co? I jeszcze jeden zegarek, bardzo elegancki, w złocie. Myślę, że no przede wszystkim na wieczorową porę, myślę, żeby taki bym zakładał. W pięknym, drewnianym, lakierowanym pudełku. To jest także edycja specjalna, wyjątkowa pod tym względem, że na jego deklu wypisane są wszystkie miasta oraz daty, gdzie odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Wspaniała pamiątka, myślę, że dla wielu miłośników sportu, ruchu olimpijskiego. No, robi, prawda, wrażenie, kiedy to coś takiego się ma. Natomiast tutaj jeszcze, co jest fajne w tym zegarku, co mi się bardzo podoba i zwróciło moją uwagę, to jest znak Omegi. Jest taki styl vintage z dawnych lat. Różni się od tego nowoczesnego, ale właśnie w takich, tak wyglądał w dawnych, dawnych czasach. Przepiękne pamiątki. Myślę, że przede wszystkim dla kolekcjonerów. No i na sam koniec chciałem wam pokazać pamiątkę, którą zostawiliśmy jako żeglarze tutaj w Omedze, a mianowicie to jest czapka z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, 2008 rok, 14 lat temu, ale nadal no, wspaniałe wspomnienia i na nie podpisali się wszyscy zawodnicy, żeglarze, którzy startowali na tych igrzyskach. Jest i podpis Rafała Szukiela, i Przemka Miarczyńskiego, i Magdy, przepraszam, Kasi Szotyńskiej, Kacpra Ziemińskiego, Patryka Piaseckiego, kto tu jeszcze jest? Krzysiek Kierkowski, Dominik Grzycki, mój podpis też jest, Zosia Klepacka, Maciek Grabowski. No naprawdę fajnie to tutaj wygląda i to miła pamiątka z dawnych lat. Więc to tutaj także na Placu Szerszy, że taką pamiątkę zostawiliśmy. No myślę, że to wielkie podziękowania z naszej strony dla firmy, marki, która tak bardzo wspiera sport. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę ciekawostek, szczególnie takich technologicznych, ale no, nie tylko, bo wiemy bardzo dobrze, jak Igrzyska Olimpijskie pobudzają emocje, te pozytywne emocje. Wspierajmy naszych, oglądajmy te zmagania. W sumie niedawno, tak niedawno zakończyły się Igrzyska w Tokio, a to raptem po niecałym roku już kolejne zimowe. Zazwyczaj to co dwa lata przerwy są pomiędzy igrzyskami, a teraz ze względu na pandemię i przeniesienie Tokio, tak to wszystko nastąpiło, ale z drugiej strony mi to przynajmniej nie przeszkadza, bo są te pozytywne emocje. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie i co? Widzimy się za tydzień na Żeglarskich Czwartkach. Wszystkiego dobrego. Cześć. Partnerem Żeglarskich Czwartków jest Sol Marina Gdańsk.